rzeczywistość wyprzedza, wyprzedza świat kultury w tym sensie, czy zwłaszcza studiów kulturowych, że one nie przygotowują już młodych ludzi, studentów do tego, żeby byli w pełni kompetentnymi i przygotowanymi do tych nowych zadań ludźmi. Więc kultura wiedzy dla nas to też jest kształcenie nowych kompetencji w kulturze. To jest duża reforma, która czeka wszystkich. To nie jest kwestia tylko Lublina. Chcielibyśmy, żeby Lublin się stał takim węzłem właśnie nowej edukacji kulturowej. Węzłem, który i dla Lublina, dla Polski Wschodniej, i dla Partnerstwa Wschodniego wprowadza te nowe kompetencje, bo jeżeli rozumiemy kulturę jako jedną z dźwigni rozwoju, no to trzeba się nauczyć, jak to robić. Są też inne wyzwania przed kulturą wiedzy, zwłaszcza dotyczące tej sfery cyberkultury, rzeczywistości wirtualnej, nowych technologii. Sztuka coraz bardziej spotyka się z tą rzeczywistością, potrzebuje tych narzędzi do wyrażenia, no, znalezienia nowoczesnego języka wyrazu, upowszechnianie kultury potrzebuje tych narzędzi, żeby mogło być nowocześnie realizowane. Jest taki aspekt, ja bym też go nie lekceważył, badawczy. Bardzo ciekawy, to znaczy i sama Europejska Stolica Kultury to jest bardzo ciekawy przedmiot do badania w Europie, jako jakiś fenomen tego, jak w inny sposób, rozumiejąc kulturę, można ją uczynić elementem rozwoju cywilizacyjnego miast i regionów. I to już jest coś bardzo ciekawego, a z drugiej strony miasto, takie jak Lublin, jeżeli zostanie Europejską Stolicą Kultury, a w ogóle miasto, które stawia na kulturę, będzie potrzebowało coraz bardziej kompetentnych badań, monitoringu, raportów, które będą ewaluowały rozwój w kulturze, jej potrzeby, strategię jej rozwoju. Lublin chciałby bardzo i czuje się do tego kompetentny, być jednym z liderów tego programu Europejskiego Sąsiedztwa na Wschodzie. Ono się nazywa Partnerstwo Wschodnie. Ono nie ma do tej pory takiego wymiaru kulturowego czy edukacyjnego i chcemy bardzo ze swojej strony, właśnie od tej strony włączyć się w budowanie tego partnerstwa i jako projektu kulturowego. To jest bardzo dobry sposób jakby przeszczepiania idei Unii Europejskiej na wschód. Właśnie ta Europejska Stolica Kultury. No to też musimy myśleć o tym, kto to będzie robił. Żeby Lublin nie był tylko bramą w jedną stronę. To znaczy, żeby chcemy porwać Europę na wschód, ale z drugiej strony chcemy otworzyć Europę dla Wschodu, tą unijną, tą zachodnią. Więc ten kierunek dla naszych partnerów na Wschodzie, żeby oni poprzez Lublin mogli nawiązywać kontakty, czy czuć się obecni w życiu Europy Zachodniej, jest równie ważne dla nas. Więc będzie cały szereg projektów czy inicjatyw, które w drugą stronę będą zwrócone właśnie. Na przykład nasi partnerzy z Ukrainy zwrócili się do nas, żeby Lublin był takim pomostem dla ich kontaktów z Hiszpanią czy z partnerami z miast hiszpańskich. To jeden z wielu przykładów, jak w tej nowej sytuacji Lublin może być właśnie taką platformą otwarcia na zachód. Nie chcemy być tylko widzami wielkiego widowiska przez mistrzów nam przygotowanego, tylko że chcemy być, jak to Zygmunt Bauman pięknie kiedyś nazwał, auktorami, to znaczy jednocześnie twórcami i wykonawcami swoich marzeń, idei i ludźmi, którzy ze swojego życia potrafią uczynić dzieło sztuki. I gdyby ten program Europejskiej Stolicy Kultury mógł w tym pomóc, właśnie takim dobrym budowaniu naszego życia, bo kultura może tutaj ważną rolę odegrać, to ja bym był bardzo szczęśliwy z tego. Naszym marzeniem jest taka perspektywa po prostu myślenia inaczej o życiu w tym postindustrialnym czy postmodernistycznym świecie niż tylko w kategoriach rynkowych. I kultura, myślę, że może tutaj odegrać rolę takiego przewartościowania tego, jak dobre życie rozumiemy współcześnie, że ono nie musi być z wielkiej liczby, że nie musi być tylko
oparte o rynek, promocję i tak dalej. I Lublin, myślę, jego format, jego duchowość, jego, że tak powiem, zaplecze tradycji bardzo dobrze się do tego nadają, żeby zmienić perspektywę, żeby zacząć myśleć o tym, co tracimy przy tym całym pędzie.